Dzień dobry, ja nazywam się Janusz Maruszewski, jestem przedstawicielem Strefy Inwestorów. Wspólnie z Agencją Relacji Inwestorskich InnerValue zapraszam Państwa do udziału w webinarze z przedstawicielami spółki Farmena. Są z nami prezes zarządu pan Konrad Palka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Oraz pani wiceprezes zarządu do spraw badań i rozwoju, pani Marzena Wieczorkowska. Dzień dobry, pani Marzeno. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry. Dzisiejsze spotkanie będzie podzielone na dwie części: prezentację oraz sesję pytań i odpowiedzi. Zapraszam tradycyjnie do udziału, zapraszam też do zadawania pytań w trakcie prezentacji na czacie. A teraz już oddaję głos przedstawicielom spółki i uruchamiam prezentację. Dziękujemy bardzo za wprowadzenie. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu zarządu spółki. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu powiedzieć, przybliżyć plany badawcze związane z nowymi zastosowaniami cząsteczki 1-MNA, w szczególności w infekcjach wirusowych. Spółka Farmena jest spółką biotechnologiczną. Jesteśmy związani z rynkiem kapitałowym od 2008 roku, gdzie byliśmy notowani na rynku New Connect. Od ubiegłego roku jesteśmy notowani na giełdzie papierów wartościowych na rynku podstawowym. Główną działalnością spółki jest wprowadzanie na rynek innowacyjnych preparatów zawierających cząsteczkę 1-MNA, do których spółka posiada prawa patentowe. Obecnie spółka opiera swoją działalność na trzech filarach, działa w trzech obszarach. Pierwszy z nich jest to lek innowacyjny. Spółka prowadzi badania nad lekiem innowacyjnym w Stanach Zjednoczonych oraz w Kanadzie za pośrednictwem spółki celowej. Drugim obszarem naszej działalności są to innowacyjne suplementy diety. 2 lata temu jako pierwsza polska spółka zarejestrowaliśmy cząsteczkę 1-MNA, jako składnik nowej żywności w Unii Europejskiej i od ubiegłego roku produkty nasze jako suplementy diety dostępne są pod marką Menavitin na rynku polskim, ale również na rynku niemieckim. I trzecim obszarem naszej działalności jest działalność związana z dermokosmetykami. Historycznie jest to najstarsza nasza działalność. Jeśli chodzi o nasze obszary działalności, na rynek wprowadzamy innowacyjne produkty, które są kierowane do skóry, włosów i paznokci. Co się tak naprawdę działo w tym roku w poszczególnych obszarach naszej działalności? W obszarze związanym z lekiem w tym roku spółka rozpoczęła prezentację projektu, prezentację zgromadzonych wyników badań koncernom farmaceutycznym w celu kontynuowania badań w aplikacji niealkoholowym stłuszczeniu zapaleniu wątroby. Również spółka w maju poinformowała, że podmioty, które podpisały umowę o poufności, otrzymały dostęp do informacji poufnych, do całego dosie badawczego oraz do przyszłych planów badawczych. W zakresie suplementy diety w tym roku, niezależnie od działań w zakresie sprzedaży produktów pod marką Menavitin na rynku krajowym i niemieckim, rozpoczęliśmy poszukiwania partnera do dystrybucji naszych produktów w Europie, w szczególności w Europie Zachodniej. Rozpoczęliśmy prezentację projektu. Również kilka miesięcy temu spółka udostępniła informacje poufne podmiotom, które podpisały umowy o poufności. W części dermokosmetycznej skoncentrujemy się w tej chwili na rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych oraz na rynku e-commerce. Również poszerzamy portfolio produktów. Na rynku krajowym rozszerzamy również współpracę o nowe podmioty, w szczególności na rynku drogeryjnym. W zakresie e-commerce to, co jest bardzo ważne, pod koniec ubiegłego roku podpisaliśmy umowę i rozpoczęliśmy współpracę. Jest to umowa globalna z platformą Amazon. Obecnie na 5 platformach w Europie produkty nasze pod dedykowaną marką dla Amazona dostępne są na tych platformach. W tym roku rozszerzyliśmy umowę z Amazonem i kolejne 6 produktów pojawi się na platformach sprzedażowych.
Teraz chciałbym głos oddać pani dr Marzenie Wieczorkowskiej, wiceprezesowi zarządu, która odpowiada za badania i rozwój. Pani Marzena przedstawi państwu więcej szczegółów dotyczących zastosowania 1mNa, czyli cząsteczki, do której posiadamy prawa patentowe w infekcjach wirusowych. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, postanowiliśmy wykorzystać dzisiejszy webinar do tego, aby odpowiedzieć Państwu o naszych nowych planach badawczych dotyczących nowych zastosowań 1mNa w infekcjach wirusowych. Jak doskonale wszyscy wiemy, bieżący rok okazał się rokiem niezwykłego wyzwania mierzenia się z pandemią COVID-19. Ta pandemia oczywiście dotyka setki tysięcy ludzi codziennie, każdego dnia przybywa na całym świecie nowych zachorowań i oczywiście jest to ogromnym impulsem dla globalnych koncernów farmaceutycznych, firm badawczych, instytutów naukowych do poszukiwania odpowiednich zastosowań nowych substancji bądź też leków znanych, które mogłyby przynieść benefity w leczeniu czy też zapobieganiu infekcji koronawirusem. Pandemia ta stworzyła również szansę realizacji nowych wyzwań dla naszego projektu w zakresie rozwoju projektu 1mNa w infekcjach wirusowych. Oczywiście 1-metylonikotynamid, a więc 1mNa, zapewne osobom, którym nasza spółka jest bliska, jest już częściowo znany, ale krótko przypomnimy, czym jest mNa i co jest dla niego najważniejsze. 1mNa to endogenny metabolit witaminy B3, niacyny. Metabolit, a więc substancja, która powstaje z witaminy B3 w naszym organizmie. Witamina B3 to dwie substancje, kwas nikotynowy i nikotynamid. I właśnie witamina B3 jest głównym źródłem endogennego 1mNa, czyli naszego wewnętrznego mNa. I w ten sposób mNa w naszym organizmie powstaje, jest unikalną substancją, substancją fizjologiczną. 1mNa może być dostarczany do organizmu również z pożywieniem, na przykład algi morskie czy liście zielonej herbaty są źródłem mNa. Przez szereg lat dotyczących badań nad 1mNa uzyskaliśmy mnóstwo informacji odnośnie mechanizmu działania mNa, jego własności, które zaskutkowały szeroką ochroną intelektualną, jaką spółka posiada dla zastosowań 1-metylonikotynamidu. Posiadamy obecnie 29 patentów i zgłoszeń patentowych, a ochrona intelektualna obejmuje zastosowania doustne 1-metylonikotynamidu. Posiadamy również otwarte wnioski na badania kliniczne zarówno w USA, jak i w Kanadzie. Te wyniki badań naukowych zaskutkowały bardzo dużą ilością publikacji naukowych. Ponad 50 publikacji naukowych pochodzących również z niezależnych jednostek badawczych, wiodących uniwersytetów, zostało opublikowane w czasopismach naukowych. Warto tu wymienić chociażby Harvard Medical School, który jest jednym z najlepszych uniwersytetów w USA w dziedzinie life science, czy też może ETH w Zurychu. Jest to wiodąca politechnika europejska koncentrująca się na badaniach w zakresie life science. Te publikacje, o których mówimy, to publikacje w najbardziej renomowanych czasopismach międzynarodowych, czasopismach takich jak Nature czy Atherosclerosis, w których opublikowanie wyników badań wymaga tak naprawdę przejścia długo, wieloetapowego procesu kwalifikacji artykułów do publikacji, ocenianych przez najlepszych ekspertów w danej dziedzinie. Farmena, jak Państwo wiecie, poszukuje innowacyjnych, unikalnych rozwiązań do zastosowań doustnych 1mNa i obecnie koncentrujemy się nad przeciwzapalnym zastosowaniem cząsteczki. 1mNa, jak Państwo wiecie, zostało dotąd przebadane w badaniach klinicznych fazy pierwszej i drugiej. Są to badania na ludziach, które prowadzone były w USA i w Kanadzie na pacjentach z zaburzeniami profilu lipidowego. W badaniach tych uczestniczyły ponad 70 osób i badania potwierdziły działania przeciwzapalne, jak również korzyści metaboliczne, a co równie ważne, wysokie bezpieczeństwo stosowania 1mNa. Opierając się na informacjach naukowych, na badaniach przedklinicznych i klinicznych, Farmena pracuje obecnie nad zastosowaniami 1mNa w infekcjach wirusowych, w tym obejmujących również infekcję COVID-19. W naszych badaniach współpracujemy z wiodącymi ośrodkami na świecie, zarówno w USA i w Kanadzie, i wierzymy, że 1mNa może stanowić nowy standard leczenia wirusowych chorób zakaźnych.
Wspomniane wieloletnie badania zaskutkowały, tak jak mówiłam, szeroką ochroną intelektualną dla projektu, ale również w kontekście nowych potencjalnych zastosowań 1MNA. W 2020 roku dokonaliśmy kolejnych zgłoszeń patentowych w USA i w Polsce, które obejmują zastosowanie MNA w nowo zdefiniowanych wskazaniach, a więc otwierają przed spółką nowe płaszczyzny, nowe możliwości uzyskania ochrony, jak również uzyskania nowego czasu ochrony trwania patentów. Te nowe zgłoszenia patentowe obejmują infekcje wirusowe, w tym również infekcje koronawirusem, ale nie tylko, ponieważ dotyczą one również takich zastosowań jak grypa, zapalenia płuc czy oskrzeli, uwzględniają również choroby o podłożu alergicznym, na przykład astmę. Jak Państwo wiecie, jak wiemy wszyscy, pandemia COVID-em spowodowała tak naprawdę bardzo duże, byłaby ogromnym impulsem dla firm farmaceutycznych, aby poszukiwać efektywnych terapii. Cały przemysł farmaceutyczny stanął przed koniecznością znalezienia efektywnych leków, czy to w zapobieganiu, czy to w leczeniu, ponieważ te działania podejmują dwie równoległe ścieżki. I co warte podkreślenia, obecnie nie ma leków zatwierdzonych ani w USA, ani w Unii Europejskiej do leczenia choroby COVID-19. Rekomendowane są zastosowania eksperymentalne niektórych terapii funkcjonujących, ale dotąd ich skuteczność nie była na tyle efektywna, iż zostały one oficjalnie zatwierdzone do leczenia tej choroby. Jedynym lekiem zatwierdzonym na świecie do leczenia infekcji COVID-19 jest lek przeciwwirusowy Favilavir. Jest to lek zatwierdzony jedynie w Chinach. Tak więc trwają nadal bardzo intensywne poszukiwania efektywnych terapii, które mogłyby pomóc w zapobieganiu bądź leczeniu infekcji COVID-19. Oczywiście każdego dnia pokazują się wiele publikacji naukowych, obecnie na pewno jest to więcej niż kilka tysięcy publikacji naukowych, które opisują, jak przebiega infekcja koronawirusem, jakie symptomy doświadczają pacjenci i jakie są skutki leczenia. I z tych publikacji wyłania się obraz, który wskazuje jednoznacznie, że jednym z bardzo istotnych, kluczowych elementów w leczeniu infekcji koronawirusem jest stan zapalny. I że tak naprawdę leki, które mogą działać przeciwzapalnie, mogą okazać się kluczowe w zwalczaniu choroby COVID-19. W poszukiwaniu tych skutecznych leków, między innymi amerykańska agencja FDA wyłoniła 20 substancji, które są rekomendowane do leczenia infekcji wirusem COVID-19 i na liście tej znalazł się również nikotynamid, czyli witamina B3. Już we wczesnych etapach infekcji w marcu 2020 roku pojawiła się praca opublikowana przez chińskich i włoskich naukowców, a więc w krajach najbardziej wówczas dotkniętych infekcją koronawirusem, która postulowała, iż w infekcji koronawirusem rekomendowane powinno być podawanie witaminy B3 i może przynosić korzyści terapeutyczne. Dlaczego o tym wspominamy? Ponieważ tak jak wspominaliśmy, witamina B3 w naszym organizmie, w organizmie człowieka, przekształca się głównie do 1MNA, a więc w przypadku podania witaminy B3 powinny powstawać z niej znaczne ilości 1MNA, dlatego też można wyjść z założenia, iż infekcja, suplementacja 1MNA może być potencjalnie wskazana również w infekcjach wirusowych. Po analizie dostępnych danych naukowych opublikowaliśmy w lipcu 2020 roku, jestem współautorką tej publikacji, artykuł naukowy w renomowanym czasopiśmie, w czasopiśmie z grupy Nature Publishing, Cell Death and Discovery, pracę prezentującą koncepcję działania 1MNA w infekcji wirusem SARS-CoV-2. Co warte podkreślenia, jest to czasopismo, do którego, aby opublikować pracę, trzeba przejść wieloetapowy proces recenzji. Prace są oceniane przez ekspertów w tej dziedzinie, jedynie prace, które są uznane za prezentujące ciekawe nowe koncepcje, interesujące wyniki badań, są kwalifikowane do publikacji. W naszej publikacji prezentujemy naszą koncepcję, ponieważ zwracamy uwagę na to, iż w niektórych chorobach wirusowych poziom MNA jest obniżony. Postulujemy więc, że 1MNA może odgrywać ważną fizjologiczną rolę w regulacji naszej wrodzonej odpowiedzi immunologicznej, a niedobór, który w czasie infekcji wirusowych, niedobór MNA, który się pojawia, może skutkować nasileniem stanu zapalnego.
postulujemy, że uzupełnienie niedoboru 1-MNA może aktywować organizm do zwalczania stanu zapalnego, tym samym przyspieszać wyleczenie pacjenta. Może warto tutaj wspomnieć, bo wspominaliśmy o witaminie B3 i o tym, że jest ona zazwyczaj, dlatego tak mówię, przekształcana do MNA, ponieważ okazuje się, że w przypadku infekcji wirusowych ten metabolizm witaminy B3 jest zaburzony. Witamina B3 w przypadku infekcji wirusowych nie jest przekształcana w taki sam sposób, jak normalnie, ze względu na zaburzone poziomy wybranych enzymów, i wówczas 1-MNA nie powstaje w wystarczających ilościach, co objawia się jego niedoborem. Tak więc podawanie nawet znacznych ilości witaminy B3 nie pozwoli tutaj na uzupełnienie tego niedoboru i jedynie suplementacja, dawkowanie 1-MNA bezpośrednio może uzupełnić ten niedobór, który się pojawia. Dlaczego uważamy, że ten niedobór jest tak istotny? To nie są tylko nasze przypuszczenia, ale rzeczywiście fakty. Poziom 1-MNA zostaje obniżony w infekcjach wirusowych. Jest tak na przykład w infekcji wirusem RSV. Jest to wirus, który jest szczególnie powszechny u dzieci, u niemowląt i jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji małych dzieci. Wywołuje on głównie zapalenia oskrzeli i zapalenia płuc. I rzeczywiście w przypadku tego typu wirusów poziom 1-MNA w trakcie infekcji wirusowej jest obniżony, co może być przyczyną osłabienia zdolności organizmu do zwalczania stanu zapalnego. Można więc oczekiwać, że również w przypadku innych infekcji wirusowych, na przykład infekcji koronawirusem, poziom ten może być obniżony. Przeciwzapalne działanie MNA zostało potwierdzone w licznych badaniach. To wykazały zarówno nasze badania przedkliniczne, jak i wyniki badań drugiej fazy. Wykazano, że 1-MNA było w stanie hamować poziom markerów stanu zapalnego, poziom interleukiny 4 i TNF-alfa, również w modelu zwierzęcym uszkodzenia wątroby wywoływanego przez konkafalinę, ale również w badaniach klinicznych na ludziach. Tak jak wspominałam, przebadaliśmy 70 pacjentów z dyslipidemią i w tych badaniach wykazaliśmy, że 1-MNA obniżało istotnie statystycznie markery stanu zapalnego. Było to białko C-reaktywne, CRP oraz marker TNF-alfa. Obydwa te czynniki wskazują na nasilenie stanu zapalnego, a ich obniżanie jest bardzo pożądane i kluczowe, aby potwierdzić działanie przeciwzapalne. Co ważne, ten poziom TNF-alfa u pacjentów, którzy byli najbardziej, mieli najwyższy poziom TNF-alfa, obniżany był istotnie statystycznie najsilniej, co widzicie Państwo na tu zaprezentowanym wykresie, pomimo tego, że byli to również pacjenci, którzy nie mieli bardzo silnego stanu zapalnego. Należy więc oczekiwać, że w przypadku pacjentów z nasilonym stanem zapalnym ten efekt będzie jeszcze głębszy. Co istotne, dlaczego o tych markerach stanu zapalnego tak dużo tutaj mówimy? Ponieważ opublikowane w sierpniu tego roku, a więc w ostatnich tygodniach, analizy z badań dotyczących pacjentów zainfekowanych koronawirusem, analiza dużej grupy pacjentów obejmująca prawie 1500 osób wskazuje, że ten stan zapalny jest bardzo istotny, jeśli chodzi o czynniki rokownicze, rokowania dotyczące ciężkiego przebiegu choroby i ryzyka zgonu. Okazuje się bowiem, że pacjenci, którzy mają podwyższone markery stanu zapalnego, między innymi interleukinę 6 czy TNF-alfa, mają również wyższe ryzyko ciężkiego przebiegu choroby i wyższe ryzyko śmierci. Te analizy wykazały, że stosowane równocześnie, analizy prowadzone przez pacjentów z Nowego Jorku, ze szpitala, z obszaru obecnie jednego z najsilniej dotkniętych poprzez koronawirusa, pokazały, że stosowane obecnie terapie właśnie te eksperymentalne, obejmujące między innymi leki sterydowe, leki przeciwwirusowe, hydroksychlorochinę czy też leki przeciwzakrzepowe, nie wpływają na te wybrane markery stanu zapalnego, nie wpływają na TNF-alfa. Stąd też autorzy postulują potrzebę przeprowadzenia badań i znalezienia leków, które będą efektywnie redukowały TNF-alfa, ponieważ może to skutkować istotnym obniżeniem ryzyka śmiertelności choroby. Jak wygląda sytuacja obecnie? Jak Państwo wiecie, w
Firmy farmaceutyczne, koncerny, jednostki naukowo-badawcze prowadzą szereg prac naukowych zmierzających w kierunku opracowania leków na koronawirusa i tak naprawdę, tak jak mówiliśmy, możemy je podzielić na dwie kategorie, na szczepionki i leki, które mają łagodzić skutki choroby. Obecnie najbardziej zaawansowane są prace nad szczepionką firmy AstraZeneca, szczepionką, która została opracowana przez firmę AstraZeneca wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Szczepionka ta jest już obecnie w badaniach na ludziach. Prowadzone są badania drugiej i trzeciej fazy w Wielkiej Brytanii i Brazylii oraz badania pierwszej i drugiej fazy, które prowadzone są w RPA. Wkrótce miała rozpocząć się rekrutacja do badań klinicznych trzeciej fazy, w których to badaniach miało uczestniczyć 30 tysięcy osób z 80 ośrodków w Stanach Zjednoczonych, ale doniesienia dnia wczorajszego wskazały, że niestety rekrutacja do tych badań została wstrzymana ze względu na wystąpienie działań niepożądanych u pacjentów i do czasu wyjaśnienia tej sytuacji niestety te prace nie będą kontynuowane, co znacznie spowalnia ten proces. Przy czym nawet jeśli ruszą one ponownie, to specjaliści twierdzą, że ta szczepionka na koronawirusa będzie gotowa nie będzie gotowa przed zimą 2021, a więc tak naprawdę na szczepionkę zapewne przyjdzie nam poczekać jeszcze dość długo. A co istotne, już teraz prognozuje się, że taka szczepionka miałaby zapewnić około 6 miesięcy ochrony przed koronawirusem. Dlaczego tak jest? Również to też wyniki badań, które się pojawiły ostatnio, opublikowane były już również od jakiegoś czasu. Analizowane są poziomy przeciwciał, które w naszym organizmie, w organizmie człowieka, które są wytwarzane po zakażeniu koronawirusem i okazuje się, że te poziomy przeciwciał gwałtownie spadają po około 2-3 miesiącach od zakażenia i dzieje się tak zarówno u osób, które przechodziły chorobę objawowo, jak i bezobjawowo i tak naprawdę stawia to pod znakiem zapytania przyszłość właśnie terapii opierających się na szczepionkach, opierających swoje losy na przeciwciałach, bo jeśli po infekcji następuje, cytując tutaj jedną z autorkę badań z Uniwersytetu w Londynie, jeżeli ten poziom przeciwciał spada po 2-3 miesiącach od infekcji, to również należy się spodziewać, że po szczepionce będzie podobnie, a jeśli poziom przeciwciał spada, to niestety wówczas nie uzyskujemy oczekiwanego poziomu ochrony i taka szczepionka po prostu może nas nie chronić przed zachorowaniem. Jakie mamy nasze plany badawcze? Jak Państwo wiecie, komunikowaliśmy to rynkowi. Farmena opracowała plan badań w infekcjach wirusowych, w tym w infekcji koronawirusem. Nasz plan badań obejmuje przeprowadzenie badań w zakresie badań przedklinicznych oraz badań klinicznych na ludziach fazy pierwszej i drugiej. Plan ten został opracowany we współpracy z wiodącym amerykańskim podmiotem badawczym, organizacją CRO, Contract Research Organization, i zakłada on, iż w okresie najbliższych 12 miesięcy przeprowadzimy badania kliniczne oraz będziemy prowadzili rozmowy z FDA i przygotujemy dokumentację niezbędną do przeprowadzenia badań klinicznych. W zakresie tych rozmów ustalimy zakres wymaganej dokumentacji i będziemy gotowi do rozpoczęcia badań klinicznych pierwszej i drugiej fazy na ludziach, które to badania zakładamy, iż potrwają około 18 miesięcy. Podsumowując tą część dotyczącą infekcji wirusowych, tak jak wspominaliśmy, infekcja koronawirusem spowodowała, iż pracujemy nad zastosowaniem 1mN w infekcjach wirusowych i to, co warte podkreślenia, o czym mówiliśmy, ta nadmierna reakcja zapalna organizmu wywołana przez koronawirusa jest główną przyczyną ciężkiego przebiegu choroby. MNA jest substancją o potwierdzonym klinicznie działaniu przeciwzapalnym, a równocześnie wiemy, iż w infekcjach wirusowych jej poziom może być obniżony. To obniżenie poziomu 1mNa może być przyczyną osłabienia zdolności do zwalczania stanu zapalnego. A więc podawanie MNA w infekcjach wirusowych staje się jak najbardziej kluczowe. Tak jak wspominaliśmy, MNA jest zdolne obniżać markery stanu zapalnego u pacjentów z dyslipidemią, obniża parametr TNF-alfa, który to parametr wskazywany jest jako kluczowy cel do walki z stanem zapalnym, który rozwija się w koronawirusie i jako cel terapeutyczny dla przyszłych leków.
Równocześnie poziom przeciwciał, który obserwowany jest u pacjentów z koronawirusem, może rodzić wątpliwości na temat skuteczności szczepionek. Tak więc tym bardziej te projekty, które stawiają na leki walczące ze skutkami koronawirusa, wzrasta ich ranga i stają się istotne. Na tym może pokrótce zakończyłabym tą prezentację, natomiast jeszcze oddam głos panu prezesowi, który powie o możliwościach finansowania tych projektów. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, obecna sytuacja i pandemia wywołana koronawirusem COVID-19 otworzyła nowe możliwości dla firm biotechnologicznych w zakresie pozyskiwania środków finansowych na badania właśnie nad COVID-19. Jednym z takich możliwości jest w tej chwili uruchomiony projekt dotacja NCBiR, tak zwana szybka ścieżka koronawirusa. Wielkość tego programu wynosi 200 milionów złotych. Wnioski można składać do 31 grudnia 2020 roku. Co z tej dotacji może wynikać? A mianowicie firmy mogą pozyskać finansowanie na badania nad produktami związanymi z COVID-19. Dotacja ta może wynosić około średnio 50% planowanych kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota dotacji dla projektu, która obejmuje właśnie prace rozwojowe, wynosi 15 milionów euro. Spółka analizuje ten projekt i planuje złożyć dokumentację związaną z ubieganiem się o tego typu dofinansowanie związane z naszym projektem nad z pracami badawczymi nad 1mRNA w koronawirusie. Podsumowując, najważniejsze cele operacyjne, jakie nas czekają w najbliższych miesiącach, to jest zakończenie prezentacji i rozmów z przemysłem farmaceutycznym we wskazaniu NASH, również znalezienie partnera w Europie Zachodniej na dystrybucję suplementów diety. Niezależnie od prowadzonych rozmów i prezentacji w powyższych dwóch obszarach, spółka bardzo mocno w tej chwili stawia na eksport i na rozwój kanałów e-commerce'owych dla produktów zarówno dermokosmetycznych, jak i suplementów diety. Również pracujemy nad w tej chwili programem, który pozwoli nam nad uzyskaniem oświadczeń zdrowotnych dla suplementu diety w profilaktyce układu naczyniowego. To jest bardzo ważne, w szczególności w infekcjach wirusowych, dlatego że tak jak Państwo wiecie, tak jak pani doktor Marzena Wieczorkowska prezentowała tak naprawdę problematykę związaną z koronawirusem, układ naczyniowy odgrywa istotną i krytyczną rolę w walce z COVID-19. No i oczywiście kolejnym najważniejszym celem operacyjnym na najbliższe miesięcy jest to sfinansowanie badań leków w nowych wskazaniach wirusowych. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie i zapraszamy do zadawania pytań. Pytanie od pani Magdy i pytanie brzmi: jakie macie przekonanie, że rozwój projektu leku we wskazaniach wirusowych może okazać się sukcesem dla spółki? My wierzymy, że ten rozwój projektu leku we wskazaniach wirusowych jest bardzo ważny. Tak jak mówiliśmy, oczywiście firmy pracują nad szczepionkami, widzimy, że te projekty też mierzą się z ogromnymi wyzwaniami i ich skuteczność staje pod dużym znakiem zapytania. Tym bardziej znalezienie efektywnych terapii dla infekcji COVID wydaje się kluczowe. Infekcja koronawirusem jest i ona nie zniknie. Ten wirus pojawił się, będzie z nami przez kolejne lata i szereg osób będzie doświadczało niestety skutków tej infekcji, tak więc znalezienie efektywnej terapii jest celem nadrzędnym tak naprawdę w tej chwili dla działów badań i rozwoju wszystkich firm. Stąd też w naszej ocenie jest to projekt niezwykle ważny i dla naszej spółki, ale również o znaczeniu ogólnoświatowym. Coraz częściej mówimy również o tym, że osoby, które nie przechodzą bezobjawowo COVID albo wręcz bardzo łagodnie,
a więc wydaje się, że nie stanowi on dla nich jakiegoś większego zagrożenia. Okazuje się jednak, że te osoby doświadczają zmian w płucach, zwłóknienia płuc, które mogą skutkować skutkami odległymi, które pojawią się po wielu latach, tak więc tym bardziej znalezienie efektywnego leku, który może ochronić nas przed takimi niekorzystnymi działaniami, wydaje się kluczowe i może się dla naszej spółki okazać ogromnym sukcesem. Te wyniki, które posiadamy już obecnie, które pokazują, że cząsteczka ma potencjał przeciwzapalny, bo na to wskazuje szereg wyników badań, które posiadamy, wskazują na wysokie prawdopodobieństwo powodzenia tego projektu. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie jest od pana Pawła. Czy mógłby pan przytoczyć benchmarkowe kwoty transakcji, jakie miały miejsce w ostatnich latach we wskazaniu nasz bądź podobnym wskazaniu? Drodzy państwo, z dostępnych publicznych informacji przy podpisywaniu umowy pierwsza płatność zazwyczaj waha się od kilku do kilkunastu, kilkudziesięciu milionów dolarów. Oczywiście uzależnione to jest od etapu rozwoju projektu, na jakim etapie ten projekt się znajduje, na której fazie badań klinicznych. Jest to jeden z głównych czynników czy elementów, który tak naprawdę decyduje o kwocie transakcji. Kolejne pytanie, tak. Pytanie od pana Jarosława. Naukowcy z kilku państw Europy pracują nad suplementem diety hamującym rozprzestrzenianie SARS-2 w ramach projektu SPIN. Preparat ma wspomóc leczenie COVID, zanim dostępne będzie szczepionka. Czy Pharmena zamierza brać udział w tym programie? Ten projekt, o którym państwo wspominacie, to projekt naukowy, który został uruchomiony kilka miesięcy temu przez Uniwersytet z Bolonii i naukowcy z Uniwersytetu Bolonii są tu wiodącym jednostką, która koordynuje te prace. Zaprosili do współpracy kilka innych jednostek z różnych krajów i projekt ten biegnie. Pharmena nie jest jego częścią. Projekt ten ukierunkowany jest na naukowe badania, bo tak jak mówimy, to są badania niekomercyjne, a badania naukowe dotyczące możliwości zastosowania substancji również znanych od szeregu lat, bo jest to między innymi eugenol, a więc wyciąg z goździków oraz spermidyna, a więc substancja, która jest również obecna w różnych, między innymi również w źródłach naturalnych. I są to substancje stosowane dotąd na przykład w łagodzeniu skutków opryszczki. Oczywiście są to badania naukowe, do suplementu diety droga jest jeszcze daleka, więc tutaj tak naprawdę zapewne będziemy temu się przyglądać, ale do gotowego produktu od badań naukowych to bardzo daleka droga, a w projekcie tym Pharmena nie uczestniczy, Pharmena opracowała własny plan badawczy ukierunkowany na zastosowanie naszej cząsteczki. Kolejne pytanie od pana Marcina. Jak dużo konkurentów pracuje lub może pracować nad zastosowaniem 1-MNA w leczeniu COVID-u? Tutaj chciałbym nadmienić, że bardzo istotną rolą odgrywa ochrona patentowa. Spółka złożyła nowe zgłoszenia patentowe i w przypadku otrzymania patentów na te zgłoszenia tak naprawdę będziemy jedyną spółką, która będzie mogła wprowadzać na rynek produkty zawierające 1-MNA, czyli odpowiadając krótko na dzień dzisiejszy, według naszej wiedzy jesteśmy jedynym podmiotem, który tak naprawdę chciałby rozpocząć badania w COVID-19 nad cząsteczką 1-MNA. Kolejne pytanie od pani Magdy. Czy według państwa będą istniały u ludzi, którzy przeszli COVID, jakiekolwiek skutki negatywne, pochorobowe? Jak może być potencjalna skuteczność opracowanych szczepionek? Tego już się częściowo odnieśliśmy, ale oczywiście możemy to również szerzej skomentować. No dokładnie tak jak mówiliśmy, tak, coraz więcej doniesień naukowych wskazuje na te odległe skutki. Obecność zwłóknienia płuc, która może przebiegać bezobjawowo, a tak naprawdę może skutkować znacznym pogorszeniem jakości życia w późniejszych latach. Tak więc leczenie na wczesnym etapie jest bardzo istotne. Szczepionki, no jest to temat, który na pewno w tej chwili, również w kontekście wczorajszych doniesień, bo to są bardzo nowe informacje i również dla stron postronnych bardzo ograniczone. Wiemy jedynie, że rekrutacja do badań klinicznych, nad którymi firma zapewne AstraZeneca, z którymi wiązała ogromne nadzieje, została wstrzymana. Nie wiemy, jak szybko ta procedura ruszy ponownie, natomiast na pewno dużym znakiem zapytania jest tutaj ten poziom przeciwciał w organizmie, który utrzymuje się relatywnie
krótko, to może sugerować, że jednorazowe zaszczepienie się nie przyniesie odporności długotrwałej, bo skoro poziom przeciwciał spada po około 2-3 miesiącach, to tego należy spodziewać się również w przypadku szczepionki. Tak więc, a wiadomo, szczepienie się wielokrotnie w krótkim okresie czasu nie jest też korzystne. Więc na pewno budzi to wiele wątpliwości, wymaga szeregu badań. Na szczepionkę również będziemy musieli poczekać, bo oczywiście chociażby te kwestie bezpieczeństwa, jak w każdym przypadku rozwoju projektu leku, są bardzo istotne, więc stwarza to również ogromną potrzebę tworzenia nie tylko szczepionek, ale również leków, które będą pozwalały efektywnie walczyć ze skutkami COVID-u, szczególnie u tych osób, które przechodzą go w sposób ciężki, bądź też opracowania właśnie takich terapii, które spowodują, że tych osób o ciężkim przebiegu choroby czy o wysokim ryzyku zgonu będzie istotnie mniej. Kolejne pytanie od pani Magdy. Czy mogą państwo coś więcej powiedzieć o poszczególnych fazach w rozwoju projektu leku? Jeśli chodzi o projekty leku, takie typowe, powiedział, fazy rozwoju leku składają się z badań przedklinicznych i trzech faz badań klinicznych na ludziach. Pierwsza faza jest to podanie zazwyczaj leku jednorazowo, oczywiście zależy to też od aplikacji, gdzie tak naprawdę nie bada się efektywności leku, a sprawdza się jego bezpieczeństwo. Kolejna faza, faza druga, często jest podzielona na dwie fazy, na fazę proof of concept i na fazę drugą na większej skali pacjentów. Polega na udowodnieniu skutecznej terapii na określonej grupie pacjentów. I trzecia faza, często nazywana fazą rejestracyjną, jest to już zdecydowana większa grupa pacjentów w zależności od wskazań, od kilkuset, nawet do kilkunastu tysięcy pacjentów. Jest to tak zwana faza rejestracyjna, jeśli spółka zakończy te badanie sukcesem, potwierdzi skuteczność i bezpieczeństwo preparatu, może rozpocząć proces rejestracji leku. Pytanie od osoby Li. Możliwe, że przegapiłem. Czy jeden MNA produkuje się z syntezy, czy ekstrakcyjnie? Pani doktor wspomniała o naturalnych źródłach. Jeśli synteza, to jak zabezpieczono się przed pozyskaniem intermediatów z Chin? Jeden MNA, które my wykorzystujemy, produkowane jest syntetycznie. Produkujemy go, nie wykorzystujemy źródeł naturalnych. Ten proces ekstrakcji źródeł naturalnych byłby tu w tym wypadku nieefektywny. Mamy opracowaną metodę syntezy MNA, syntezę chemiczną, dla której komponenty niezbędne są w zupełności zabezpieczone. Jesteśmy również jedynym producentem MNA na skalę komercyjną, na skalę światową, więc proces syntezy 1MNA w standardzie akceptowanym przez zarówno FDA, jak i Europejską Agencję do Spraw Rejestracji Leków mamy opracowany. Kolejne pytanie od pana Artura. Jak długo zakładają państwo, że będą trwały badania przedkliniczne i kliniczne nad skutecznością 1M w zakażeniach wirusowych? I drugie pytanie oraz na ile szacują państwo koszty takich badań? Tak jak państwu przedstawialiśmy w prezentacji, badania podzielone są na dwa etapy. Pierwszy etap badań przedklinicznych i rozmów z FDA związanych ze złożeniem poprawnej dokumentacji na rozpoczęcie badań klinicznych. Szacujemy, że zajmie około 12 miesięcy, natomiast etap badań związanych z potwierdzeniem skuteczności działania 1MNA u pacjentów z COVID-em, i tutaj mówimy o fazie pierwszej i drugiej, szacujemy, że zajmie około półtora roku, czyli około 18 miesięcy. Koszt jednego i drugiego programu ostatecznie uzależniony jest tak naprawdę od rozmów i wymagań ze strony rynku, ze strony urzędu FDA, urzędu amerykańskiego, ale szacowany jest na kilka milionów dolarów. Kolejne pytanie od pana Krzysztofa. COVID przeminie, jak każda inna epidemia, a wy będziecie dalej prowadzić badania w zakresie leków w kierunku infekcji. Czy to będzie dla was opłacalne? Oczywiście zapewne tego byśmy sobie wszyscy życzyli, ale niestety rzeczywistość jest trochę inna. Koronawirus się pojawił i on będzie z nami obecny. Będzie obecny tak jak obecna jest obecnie grypa i inne infekcje. Oczywiście do czasu, do którego
firmy, rządy będą w stanie tą infekcję opanować. Niestety upłynie wiele lat, a zależy to również między innymi od sukcesów projektów badawczych, które są obecnie prowadzone. Tak jak mówimy, ta perspektywa 2,5 lat, którą przewidujemy na przeprowadzenie wymaganych badań przedklinicznych, badań klinicznych, to perspektywa standardowa w przypadku tego typu projektów, a wręcz można powiedzieć w przypadku projektów covidowych ta ścieżka jest istotnie przyspieszona po to właśnie, aby terapie były dostępne jak najszybciej. Również te szczepionki, o których słyszymy, perspektywa ich pojawienia się to końcówka roku 2021, a więc perspektywa dość odległa. Niestety infekcja koronawirusem będzie z nami na lata. Ona będzie skutkowała skutkami zdrowotnymi dla osób, które ją przeszły w długofalowych efektach, właśnie te zmiany, o których mówiliśmy, zwłóknienia płuc, zmiany, które mogą się pojawiać, więc jest to terapia, na którą należy znaleźć skuteczne leki, aby zapewnić odpowiedni komfort życia i jakość zdrowia dla osób. Kolejne pytanie od pana Pawła. Zakładając uzyskanie grantu na 1 MNA w walce z COVID, skąd spółka weźmie pozostałe 50%? Spółka nie tak dawno komunikowała, że w związku z przygotowaniem planów badawczych związanych z 1 MNA w COVID-zie rozpoczęła przegląd opcji strategicznych i na pewno będzie starała się wybrać optymalny wariant dla Farmeny, dla spółki w celu sfinansowania badań. Tych wariantów tak naprawdę w tej chwili jest kilka. Prowadzimy rozmowy z przemysłem farmaceutycznym zarówno w leku, jak i w suplementach diety. Pojawiła się też możliwość uzyskania grantu czy ubiegania się o grantu o dofinansowanie 50%, więc jeśli po przejrzeniu wszystkich możliwości sfinansowania potencjalnie badań, spółka oczywiście zakomunikuje inwestorom o wyborze optymalnej tak naprawdę możliwości kontynuowania tego programu. Kolejne pytanie, co prawda może nie związane bezpośrednio z planami badawczymi, od pana Adama. Kiedy przychody z handlu stacjonarnego mogą wrócić do poziomu sprzed pandemii? Oczywiście widzimy firmy, które prowadziły tak naprawdę sprzedaż stacjonarną w tej chwili po zniesieniu lockdownów, po otwarciu galerii handlowych, jeśli tam odbywała się również sprzedaż. Widzimy tak naprawdę powrót dosyć dynamicznie do wyników czy do przychodów, które były osiągane przed pandemią, aczkolwiek należy zwrócić uwagę, że w tej chwili bardzo dynamicznie rozwija się kanał e-commerce tak naprawdę na rzecz handlu stacjonarnego, więc na pewno będzie bardzo trudno wrócić w krótkim okresie czasu do wolumenów, które spółki osiągały przed pandemią, dlatego że no e-commerce w tej chwili rozwój e-commerce, nawet śledząc dane z Amazona kwartalne publikowane do inwestorów, świadczą o tym, że e-commerce w tej chwili rozwija się rzędu kilkudziesięciu procent kwartał do kwartału. Aczkolwiek tak jak mówię, spółka w prezentacji tutaj przedstawialiśmy, że bardzo mocno w tej chwili stawiamy na e-commerce. Oczywiście jesteśmy obecni w handlu stacjonarnym, rozwijamy tą współpracę, rozwijamy również, pozyskujemy nowych partnerów do dystrybucji, no ale głównie w tej chwili bardzo mocno też fokusujemy się na rozwoju e-commerce z uwagi na dynamikę tego rynku. Kolejne pytanie mamy od Chrisa 83. Czy pani zdaniem od strony naukowej możliwe jest, że w wyniku rozprzestrzeniania się i mutacji wirus osłabi swoją siłę? Czy to możliwe, że za jakiś czas będzie mniej groźny, wolniej się przenosił i z czasem wygaśnie? Znaczy, oczywiście ja nie jestem wirusologiem, ale oczywiście na podstawie mojej najlepszej wiedzy zapewne z czasem będziemy mówili o tym, iż tak jak przyzwyczajeni jesteśmy do szeregu koronawirusów, które funkcjonują, bo większość przeziębień, które są wywoływane w okresie jesienno-zimowym, to przeziębienia wywoływane między innymi przez różnego rodzaju koronawirusy. Co jakiś czas pojawiają się właśnie średnio co 10 lat takie koronawirusy, czy wirusy, które są bardziej agresywne i ten koronawirus właśnie takim jest. Więc zapewne
tego wszystkiego też dowiemy się w najbliższych kilku latach, obserwując koronawirusa. Wirus zapewne będzie mutował, w jakim kierunku nie do końca jesteśmy w stanie to przewidzieć, ale ponieważ jest to wirus nowy, z którym jak widać nasz układ odpornościowy no niestety nie radzi sobie najlepiej, wiemy jakie są ścieżki wejścia tego wirusa do naszego układu, do naszego organizmu, więc należy tu się niestety spodziewać tego, że trochę czasu potrwa, zanim będzie nasz organizm sobie z nim w stanie lepiej radzić. Między innymi te poziomy przeciwciał, które powstają i nawet te informacje, które pojawiają się, że te poziomy przeciwciał są najwyższe u osób, które bardzo ciężko przechodziły wirusa, natomiast u tych, które przechodziły go bezobjawowo, są one relatywnie niskie, a więc jeśli są relatywnie niskie, to nie dają ochrony przed kolejną infekcją. Pokazują to, że no niestety zapewne ten okres będzie dość długi. Budowanie odporności stadnej, jakie podejmowały próby być może, bo to nie można tak mówić, rządy niektórych krajów, również europejskich, niestety nie przyniosły zaraz oczekiwanych skutków. Te śmiertelności w tych krajach były istotnie wyższe niż w innych krajach, które ograniczenia wprowadziły, więc koronawirus jest, musimy nauczyć się z nim żyć, musimy nauczyć się z nim funkcjonować, podchodząc racjonalnie do wszelkich ograniczeń, które są nam proponowane, funkcjonować w sposób relatywnie normalny. Zapewne za ileś lat sytuacja zmieni się, natomiast nadal będzie istotna grupa osób, które po infekcji koronawirusem będą ją przechodziły ciężko i te leki dla takich osób będą po prostu niezbędne. Kolejne pytanie od pana Krzysztofa. Dlaczego nie suplementować witaminy B3 w większych dawkach, tylko spożywać jeden MNA, skoro jeden MNA jest pochodną witaminy B3, tylko dużo droższą formą? Tak, na to pytanie z chęcią odpowiemy, bo te wszystkie wyniki, które bardzo intensywnie przeanalizowaliśmy. Mamy na to szereg publikacji naukowych, które na to wskazują. Pokazują, że w infekcjach wirusowych metabolizm witaminy B3 jest zmieniony. Tak jak Państwu mówiłam, w sposób naturalny u osób zdrowych z witaminy B3 w naszym organizmie w 60% powstaje MNA i jest to efektem działania jednego z enzymów. Aktywność tego enzymu w infekcjach wirusowych jest zaburzona, on nie funkcjonuje tak jak powinien i wówczas z witaminy B3 MNA powstaje bardzo niewiele. Tak jak mówiliśmy, źródła naturalne, one są w naszej diecie dość egzotyczne, nie występują zbyt często, więc źródła naturalne MNA okazują się wtedy niewystarczające i dochodzi do powstania tego niedoboru 1 MNA. Nawet suplementując mega dawki witaminy B3 nie będziemy w stanie efektywnie podnieść poziomu 1 MNA w organizmie, ponieważ nie ma po prostu wówczas w organizmie, nie jest aktywny enzym, który mógłby tą witaminę B3 przekształcić do 1 MNA. Więc jeśli traktujemy witaminę B3 jako potencjalne źródło 1 MNA, który mógłby działać w organizmie przeciwzapalnie, niestety nie jest to droga, którą należy pójść, ponieważ witamina B3 nie zapewni odpowiedniego źródła 1 MNA dla naszego organizmu. Tak jak powiedziałam, źródła naturalne też są tutaj niewystarczające, więc jedyną możliwością pozostaje tak naprawdę suplementacja 1 MNA, czy to w postaci uzupełniania diety, tak jak jest to w suplementach diety, czy to w przypadku osób, które rozwiną infekcję, podawanie istotnie wtedy innych dawek, w innej formie podania w postaci leku. Kolejne pytanie od pani Magdy do pani Marzeny. Jakie macie państwo przekonanie, że rozwój projektu leku we wskazaniu wirusowych może okazać się sukcesem dla spółki? No tu tak jak wspominaliśmy, my mamy głębokie przekonanie, że te leki będą niezbędne, że ten procent osób, które przechodzą infekcję wirusową ciężko, to są te osoby, dla których leki przeciwwirusowe na infekcję COVID są po prostu niezbędne. Wiemy, że szczepionki, nad którymi pracujemy, mogą mieć tą skuteczność ograniczoną, tak? Zresztą nawet już w endpointach badań klinicznych oprócz tego, że pojawia się pytanie o możliwość prewencji, pojawia się również pytanie o to, jak jeżeli do infekcji będzie dochodziło, to jak one będą wpływały na ograniczenie ewentualnie ciężkiego przebiegu choroby. Więc leki na koronawirusa są tutaj potrzebne. Jest to, jak Państwo doskonale wiecie, to jest wiedza, której nawet nie trzeba podkreślać, blisko 30 milionów ludzi dotkniętych, każdego dnia przybywa ponad 200 tysięcy nowych zachorowań w skali całego świata, więc jest to wyzwanie dla firm farmaceutycznych i rzeczywiście
potrzeba stworzenia tego leku jest ogromna, więc w przypadku uzyskania pozytywnych wyników potwierdzających naszą koncepcję, zapewne byłby to ogromny sukces dla spółki. Kolejne pytanie od pana Pawła. Długo trwają rozmowy z przemysłem farmaceutycznym dotyczące komercjalizacji leku we wskazaniu NASH. Czy to nie oznacza, że nie ma zainteresowania ze strony podmiotów tym projektem? Czy oni potrzebują dodatkowych badań, wyjaśnień? Standardowo proces komercjalizacji projektów w rozmowie z przemysłem farmaceutycznym trwa około 9 do 12 miesięcy. My w tej chwili jesteśmy tak naprawdę, rozpoczynamy proces, jesteśmy w 9 miesiącu, więc nie odbiegamy tak naprawdę istotnie czy znacznie od typowych procesów komercjalizacyjnych w tym zakresie. Co więcej, proszę pamiętać, że prezentujemy projekt i rozmawiamy z przemysłem farmaceutycznym trochę w nowej rzeczywistości, w rzeczywistości panującej pandemii oraz lockdownu, w szczególności miał miejsce w pierwszej połowie roku, co w pewien sposób ograniczało taką szybką interakcję pomiędzy podmiotami. Kolejne pytanie, też od pana Pawła. Na co poszły środki pieniężne z poprzedniej emisji? Czy uważacie, że zostały wydane rozsądnie? Środki z poprzedniej emisji były tak naprawdę kierowane na dwa programy. Pierwszy był to program związany z badaniami przedklinicznymi. Spółka zrealizowała cele zarówno w badaniach przedklinicznych w NASH-u, jak i w PAH-u, w drugim wskazaniu, oraz środki zostały przeznaczone na komercjalizację czy wprowadzenia na rynek produktów, suplementów diety pod marką Menavitin. W tym zakresie na pewno nie jesteśmy usatysfakcjonowani z odniesionych, bym powiedział, korzyści z punktu widzenia przychodów spółki osiąganych na produktach Menavitin. Dokonaliśmy tak naprawdę analizy marketingowej. W tej chwili poza dystrybucją na rynku aptecznym dosyć mocno rozszerzamy dystrybucję na rynku e-commerce oraz również prezentujemy cząsteczkę, budujemy jej świadomość w środowiskach opiniotwórczych. Kolejne pytanie. To już było. Pytanie od pana Adama. Czy można prosić o więcej informacji o przewidywanych przychodach z e-commerce? No, spółka nie publikuje tak naprawdę prognoz, jeśli chodzi w ogóle o przychody, o wynik finansowy, aczkolwiek udział e-commerce'u na pewno powinien rosnąć w przychodach globalnie, dlatego że dosyć mocno stawiamy na e-commerce na rynku krajowym. Również współpraca z Amazonem daje nam duży potencjał do tego, aby ta część biznesu stanowiła istotny udział w przychodach ogółem. To było. Kolejne pytanie od pana Igora. Na jakim etapie jest przegląd opcji strategicznych? Jakie scenariusze są brane pod uwagę? Już wcześniej tutaj odpowiadałem, że tak naprawdę dopiero rozpoczęliśmy proces przeglądu opcji strategicznych. Mamy kilka wariantów pozyskania tak naprawdę możliwości finansowania badań klinicznych i w momencie, kiedy wybierzemy optymalny scenariusz, oczywiście rynek o tym fakcie poinformujemy. Drodzy Państwo, nie wiem, ale wydaje mi się, że mamy chyba komplet pytań i komplet odpowiedzi. Tak nam się wydaje, staraliśmy się odhaczać wszystkie, aczkolwiek na samym początku tego nie robiliśmy, więc, ale część pytań się po prostu powtarza, więc nie ma tak naprawdę chyba większego sensu udzielania na bardzo podobne odpowiedzi na bardzo podobne pytania. Tak, ja też śledziłem, myślę, że faktycznie tak jak pan wspomniał, wyczerpaliście państwo pytania. Także ja ze swojej strony dziękuję za przeprowadzenie prezentacji i dziękuję też za właśnie za udzielenie odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Zapraszam do śledzenia spółki oczywiście zarówno na giełdzie, jak i w mediach społecznościowych, na stronie relacji inwestorskich.
W przypadku dodatkowych pytań zachęcam do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami spółki. Za chwileczkę tradycyjnie też na czacie wrzucimy tutaj link, żebyście mogli sobie Państwo zajrzeć do serwisu relacji inwestorskich spółki Farmena. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w spotkaniu. Dziękuję również Państwu za przeprowadzenie prezentacji. Życzę miłego dnia, pozdrawiam i do usłyszenia. Również dziękujemy bardzo, wszystkiego dobrego życzymy. Przede wszystkim dużo zdrowia. Dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.